Witajcie drodzy kochani, pozdrawiam Was tutaj z Bielska. Chciałem opowiedzieć kilka słów na temat złodziei energii, ale również wampirów psychicznych. A więc, posłużę się pewną literaturą tutaj na ten temat. I co skłania wampiry energetyczne do tego, by okradać innych ludzi z ich życiowych siły? A więc, odpowiedź można wywnioskować z powyższych informacji, że w przeciwieństwie do energii elektrycznej, którą możemy pozyskać z siły wiatru czy wody, większość z nas nie jest w stanie ani kontrolować, ani manipulować zasobem zwanym energią życiową. Mimo że w każdej istocie, podobnie jak energia w silniku spalinowym, płonie światło życia, które dostarcza życiowej mocy niezbędnej do przeżycia. Aby podwyższyć swój poziom energii, wiele jednostek próbuje zawłaszczyć sobie dostępne źródło, niedostatecznie chronioną energię życiową innych ludzi. A więc, chodzi o to, iż jednostki więcej inteligentne od nas mogą po prostu zbliżyć się do nas i może to być wampiryzm świadomy lub może to być wampiryzm nieświadomy. Osoby, które robią to świadomie, no po prostu są to osoby, moim zdaniem osobistym, no to nie są dobre osoby. I osoby, które są jakby nieświadome, że są wampirami energetycznymi, to są osoby wielokrotnie w podeszłym wieku. Mogą to być kobiety również młode, które wykonują ciężką pracę fizyczną i znajdując się w naszym otoczeniu, w naszym biopolu, w naszej aurze, po prostu chcąc nie chcąc podciągają nam tą energię witalną, ponieważ im tej energii jest brak. Jak również mogą to być młode kobiety, które angażują się obficie w życie seksualne. Te kobiety również jakby w kontakcie z osobami zdrowymi, pełno energetycznymi, mogą również podciągać energię innym osobom, tak jak kobietom, jak również mężczyznom. Dlatego, drodzy kochani, żeby ochronić się przed tego rodzaju właśnie podciąganiem energii, polecam Wam, drodzy kochani, właśnie noszenie turmelinu, bo właśnie ten turmelin jakby Was zamyka przed tymi wampirami energetycznymi. Oni po prostu nosząc turmelin, no nie są w stanie po prostu Wam tej energii podebrać. Osoby takie jak ja, które potrafią uchwycić braki energetyczne wokół danej jednostki, dostrzegają okropny obraz, widząc kłócących się ludzi. Obie aury przenikają się w miejscach przecięcia, zabarwiają się na ognisty pomarańcz i czerwień. W momencie, kiedy jeden z uczestników kłótni zwycięża, a przegrany ustępuje bardzo, łatwo można zauważyć, jak aury ponownie oddzielą się. Aura zwycięzcy jest wtedy naprawdę duża i rozdęta, i przybiera na rozmiarze i sile promieniowania, i aura zwyciężonego wydaje się z kolei zapadnięta w sobie jak balon, który nagle stracił powietrze. Atakującemu wydaje się, że kiedy zwycięża lepszymi argumentami w kłótni czy intelektualnym sporze, to czuje się wspaniale. W rzeczywistości jednak jest on pijany od energii, którą wymusił na swoim przeciwniku. To jest tak zwany, moim zdaniem, według mojej opinii, to jest wampir psychiczny. Wampir psychiczny, jeżeli jest to kobieta czy mężczyzna, staje się rozdęty, potężny, jego ego jest bardzo wysokie, a osoba, która jest po prostu jakby zwyciężona w tym sporze intelektualnym przez takiego wampira energetycznego, może to być kobieta lub mężczyzna, zaznaczam, niekoniecznie musi być kobieta, czuje się po prostu jakby bez energii do dalszej jakby rywalizacji ze swoim jakby przeciwnikiem. Może to być rozmowa w telewizji, w jakimś studiu telewizyjnym, na jakimś forum, może to być jakiś wykład publiczny. No, osoba o silnej osobowości może po prostu przekonać lub mieć silniejsze argumenty od osoby, która ma po prostu tą osobowość słabszą. W rzeczywistości jednak jest on pijany od energii, którą wymusił na swoim przeciwniku. W podobny sposób wyssany z energii czuje się pokonany w kłótni. W końcu on został w trakcie ataku wampira pozbawiony części swojej życiowej mocy. Bez wątpienia postępowaliśmy dużo ostrożniej w relacjach międzyludzkich, gdybyśmy potrafili dostrzegać takie okropne i wywierające silne wrażenie starcie polegające na kradzieży energii,
ale być może wyjaśnia to, dlaczego dorośli tak usilnie starają się nie dostrzegać tego faktu. Po prostu wiele osób stara się tego faktu jakby nie dostrzegać, pomijać ten fakt, że po prostu, że ktoś jest inteligentniejszy niby od nas, ktoś ma jakby lepsze słowa do wypowiedzenia się w sposób właściwszy od nas. Tak naprawdę osoby przegrane nie dowartościowują z własnej osobowości. Dlatego musimy zawsze każdy dzień medytować na tym. Musimy się dowartościować, że naprawdę służymy jako jednostki do zrobienia dobrego programu, dobrej wypowiedzi, dobrego reportażu w stosunku do innych osób, które może są w tym trochę lepsze od nas. Bo taka motywacja, która jest w nas, powoduje, że pobudza nasze neurony i tak naprawdę możemy dojść do sedna sukcesu w naszym dążeniu do jakiegoś tam określonego celu, prawda? Ale wszystko się zaczyna w naszym umyśle. Jeżeli nie postawimy sobie pewnego programu, który jest pewnej poprzeczki w naszym życiu, która jakby motywuje nas do tego, żebyśmy osiągnęli pewien określony cel, to nigdy tego celu tak naprawdę nigdy nie osiągniemy, bo pierw musi być jakby takie pragnienie w nas, powodujące jakby chęć osiągnięcia celu w nas samych. I jeżeli w naszym środowisku pojawi się taka osoba o bardzo mocnej psychice i my czujemy się przy tej osobie dosyć słabo, jakby nie możemy znaleźć jakiegoś odpowiedniego słowa, żeby tą osobę jakąś pohamować w jakimś wywiadzie czy w jakiejś rozmowie określonej. Może być to nawet na temat biznesowy. Może to być na przykład na temat jakiegoś biznesu. To wówczas musimy zrobić sobie taką lekką medytację i poprosić energię pranę, która otacza nas, gdziekolwiek się nie znajdziemy w Polsce, czy jesteśmy w Warszawie, czy tutaj w Bielsku, czy gdzie jesteśmy gdzieś w Poznaniu, czy gdziekolwiek. Że po prostu ta energia przychodzi do nas i powoduje jakby wzmocnienie naszej psychiki. Dlatego każdy dzień bym proponował Wam, drodzy kochani, wzniesienie rąk w takiej pozycji, zamknięcie, przemknięcie lekkie oczu. Możecie poprzeć ręce razem przed takim zabiegiem i poprosić energię prany, która nas otacza z wszystkich stron, z drzew, z natury, żeby energia psychiczna doszła do 100% w nas samych, w naszym mózgu, w naszej głowie. Jeżeli poprosicie to z pokorą o tą energię, ta energia, drodzy kochani, będzie Wam dana. I wówczas, jeżeli macie tą energię po takiej medytacji, nie ma osoby po prostu, która by Was pokonała. Jesteście silni i mocni sami w sobie. Ja takie ćwiczenie proponuję, żeby to praktykować z rana, zazwyczaj kiedy wysuszenie prany jest największe w atmosferze. I wówczas, drodzy kochani, będziecie wzmacniać z dnia na dzień swoją własną psychikę. Co do wampirów energetycznych, chciałem też Wam powiedzieć, drodzy kochani, iż oni podłączają się wielokrotnie do gardła i do splotu słonecznego. Także można po prostu prawą ręką jakby zrobić taki zabieg przy gardle i przy splocie słonecznym, jakby przykrywając do połowy nasze czakry, robiąc ruch na okrągło w prawą stronę, prawostronny ruch dłonią, możemy te czakry przymknąć. Nie dokładnie zamknąć, ale po prostu mieć czakry przymknięte. To jest właściwa pozycja życia i funkcjonowania w tym świecie materialnym. Nie mieć czakry otwarte, żeby cokolwiek mogło nam wejść i przyczepić się do naszego ciała, ale mieć te czakry po prostu przymknięte. Chciałem Wam również skomentować, iż nasza firma posiada aronit, który jest odpromiennikiem mineralnym, który nas leczy, pomaga na zdrowie, odpromieniowuje i chroni przed promieniowaniem elektromagnetycznym, promieniowaniem geopatycznym. Ten odpromiennik można zakupić na linku pod naszym YouTube'em. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Do następnego programu i do widzenia.